w GTA 5 Online. Chciałbym wam coś pokazać. Coś, czego jeszcze nikt nie pokazywał. A mianowicie specjalnie wybrałem sobie to miejsce po to, by wam coś pokazać. Kupiliśmy sobie pewien gadżet, który dla niektórych jest bezużyteczny. No właśnie. Już w tle słychać muzykę. No właśnie. Zobaczmy, skąd dobiega ta muzyka. Jak widzimy, ta muzyka dobiega z mojego autobusu, który sobie kupiłem. Problem tego autobusu był taki, że nie można było włączyć tutaj muzyki. Znaczy, muzykę można było włączyć, ale nie można było wyjść na zewnątrz i słuchać muzyki. No właśnie, i waszym zadaniem jest, jak tego dokonałem. W jaki sposób mój autobus grający gra. Bo to jest naprawdę fajny efekt. Oczywiście dodam, że Rockstar zablokował to, że jakbyś chciał zrobić transmisję na przykład na żywo i puścić taki autobus z muzyką, to zapomnij, że w eterze będzie muzyka. Dlatego musisz mieć odpowiednie programy, które przefiltrują obraz i dźwięk. To jest dla was czarna magia, ale nieważne. Chodzi o to, co teraz słyszycie. Naprawdę, w nocy jest lepszy efekt, jak ten autobus cały świeci na trupia trzecha i najlepiej na plaży. Więc moi drodzy, jak ja tego dokonałem? Nie jest to trudne, może komuś się uda to zrobić przypadkiem, ale nie o to chodzi. Jest po prostu zajebisty efekt. W końcu mamy jakieś pojazdy grające, więc wykorzystajmy je. W końcu do czegoś służą. Nie służą sobie tak, żeby leżały. Jak widzicie, jestem poza strefą autobusu, a on gra. Łatwy sposób, żeby też udowodnić, jak wejdziesz na dach takiego autobusu, to gramofony się kręcą, tak zwane adaptery. To oznacza, że autobus i muzyka leci w danym czasie. Naprawdę można bawić się przy takiej muzyce, oczywiście, jak ktoś lubi techno. Więc tak, moi drodzy, jak widzicie, mi się ten patent podoba i chciałem go zrobić na live, ale niestety Rockstar poblokował radio, czyli byś słyszał tylko dźwięk zewnętrzny samochodów itp. itd. A w ten sposób właśnie muzyka przestała grać. To by było na tyle z mojej strony.